Witam Was, drodzy słuchacze, witam Was w podcaście Historia dla dorosłych. Chcielibyśmy dzisiaj omówić taką postać historyczną, jaką był Zygmunt Luksemburski, który pretendował do polskiego tronu, ostatecznie został cesarzem. Jedną z najważniejszych rzeczy to też był Sobór w Konstancji, którą zorganizował, ale my będziemy dzisiaj rozmawiać głównie pod kątem jego podobieństwa z Jagiełłą i w kontekście historii Polski, a pomagać mi będzie Dorota Puda-Pająk. Witaj, Doroto. Dzień dobry, witam. No postaram się pomóc, na ile będę mogła. No ty naprawdę dużo chyba wiesz, bo czytając twoje książki, bo wyjaśmy naszym słuchaczom, że ty jesteś autorką czterech książek, w tej chwili chyba wyjdzie piąta twoja książka, jeżeli się dobrze... I to są książki właśnie beletrystyka historyczna, chyba tak to można przedstawić, dziejące się właśnie w tamtych czasach, i Zygmunt Luksemburski jest jedną z postaci, która się tam pojawia, przewija. My będziemy w ogóle nagrywać osobny odcinek o żonie Jagiełły, czyli o Annie Cylejskiej, ale może wróćmy najpierw do Zygmunta Luksemburskiego. Bo ja sobie tak, kiedy ja pamiętam go z historii Polski, to on zawsze był negatywnie pokazywany jako taki Niemiec, który chciał tutaj zagarnąć, nie wiem, chciał dostać z Krzyżakami, współdziałał i w ogóle taki, no nieciekawy, Niemiec. I w ogóle. Ale jak spojrzymy z historiografii węgierskiej chociażby, to tam nam się jawi Zygmunt Luksemburski jako, prawda, taki wzorowy chrześcijański władca, bo pokonał Turków pod Nikopolem. To był ten władca, dla którego wzorem był Aleksander Wielki. To był władca, który każdego potrafił przekonać do swoich racji, oprócz jednego króla, który nazywał się Władysław Jagiełło, bo po spotkaniu z nim, co jest faktem, Zygmunt Luksemburski wychodził spocony i mówił, że on nigdy więcej z nim się spotkać nie chce, więc jego urok osobisty na Jagiełłę nie działał, mimo że wszystkie działania Zygmunta, a Zygmunt to wiedział, że Jagiełło ma związane ręce przez to, że jest neofitą, tak, i chce się też pokazać jako chrześcijański władca, więc w sposób sobie tylko dla siebie charakterystyczny pięknie potrafił wykorzystać tę słabość Jagiełły i jego kompleksy w związku z tym. My za chwileczkę będziemy mówić właśnie o podobieństwach tych dwóch władców, ale najpierw tak króciutkie takie wprowadzenie, bo Zygmunt Luksemburski, nie można go przedstawiać jako Niemca, bo jego dziadek Jan Luksemburski ożenił się z córką Wacława II, Elżbietą Przemyślitką, czyli w pewnym sensie był w 1/4 Czechem. Później jego ojciec Karol Luksemburski ożenił się z wnuczką Kazimierza Wielkiego, Elżbietą Pomorską, która była siostrą Kaśka Słupskiego, który też prawie został królem Polski. Tak więc on w jakiejś części też Polakiem też był. No też był, no te powiązania z piastami były naprawdę szerokie, tam cztery niewiasty się aż pojawiają w pewnym momencie. Oprócz tego z Wittelsbachami, gdzieś jeszcze, no na końcu oczywiście Habsburgowie, ale i Andegaweni, i Wettynowie, no trudno też w ogóle znaleźć dynastię, która nie miałaby szerokich powiązań z każdą inną, no po to się aranżowało też te małżeństwa. No niezwykle, niezwykle ciekawe miał powiązania. A zresztą, co mnie zdziwiło w tej narracji węgierskiej, że łącząc się z Jagiellonami, to znaczy koligację posiadając z Władysławem Jagiełłą, właściwie zastanawiałam się, dlaczego do tego dążył, a węgierski historyk, chyba o nazwisku Kowacz, twierdzi, że przez Annę Cylejską, przez Jadwigę Andegaweńską, dzięki tym niewiastom mógł skoligacić się z Jagiellonami, więc do tego dążył w jakiś sposób. Gdzieś miał tą krew piastowską i tą niejedną kroplę, a jeszcze tutaj chciał się skoligacić z Jagiellonami. Pytanie brzmi, co miało mu to dać? Ja myślę, że on dążył do zdobycia wielu koron. On tam... To tak. On dostał tych koron, miał bardzo dużo, bo tam... Chyba wszystko, co mógł, co było wtedy do dostania, tak naprawdę. No oprócz właśnie korony polskiej, Tak, bo tego właśnie
Tego w zasadzie nie dostał, chociaż w zasadzie jego dziadek, Jan Luksemburski, w momencie, kiedy żenił się z Elżbietą Przemyślitką, został królem wtedy Czech i Polski. Że Łokietek był w zasadzie królem krakowskim, on nie był królem Polski. Tak, no nie mów tego głośno. Właściwie gdzieś tam w tej koligacji jagiellońsko, znaczy może tak, na pewno marzył o koronie polskiej, to jest bezsprzeczne, ale tutaj zdecydowanie Polacy postawili tam kilka warunków, ale najważniejszym było to, że on ma być królem w Polsce. On ma być w Krakowie. Polacy już mieli jednego króla, który mieszkał w Budzie przez duże B. I nie dopuścili, właściwie to chyba był jeden z tych głównych takich żelaznych argumentów, że oni by Zygmunta tutaj nie widzieli, ponieważ on nie opuściłby Budy, a przynajmniej Pragi, więc musiał się z tym marzeniem pożegnać. Tak. Był problem wcześniej, bo to Tak. rzeczywiście Ludwik Węgierski spędzał więcej Tak. czasu na Węgrzech niż w Polsce. Tutaj w zasadzie jego matka chyba rządziła głównie. On się fizycznie źle czuł w Polsce nawet. Chociaż trzeba powiedzieć, że on, kiedy zanim zdobył tą koronę węgierską, to uczył się języka węgierskiego i potem przybył do Polski po to, żeby się nauczyć polskiego. Też Jeśli pewnie, ciągle żeby się. mówimy o Zygmuncie Luksemburskim, to on znał chyba 6 obcych języków. I to jest dla mnie też takie niesamowite, jak sobie uświadomiłam, że on z delegacją polską, czy tam z Jagiellą mógł rozmawiać zwyczajnie po polsku. A właśnie, jeszcze wracając do jego pochodzenia, bo mówiliśmy, że miał tam krew czeską, że miał krew polską, ale w zasadzie on pochodził od jego ojciec ożenił się z Elżbietą Pomorską, która była wnuczką Kazimierza Wielkiego, a Kazimierz Wielki miał przecież żonę Litwinkę. Tak Tak. więc tam krew litewska też była, nie? No, tak jak mówiliśmy, to wszystkie rody liczące się, no nie można powiedzieć, że były jakieś, załóżmy, że możemy tak powiedzieć, czystej krwi za jakiejś nacji. No, to na pewno nie. To była no, zaleta i no, trudno nazwać wadą, ale zaleta na pewno. No. Tylko, że potem problemy były, prawda, z ożenkiem, bo za każdym razem trzeba było dyspensy, bo okazywało się, że to kuzynka, to jakaś siostra cioteczna, więc właściwie w kancelarii papieskiej tylko wypisywano te dyspensy prawdopodobnie stale i non-stop, i to nie tylko w rodach królewskich, ale książęcych na pewno. Tak, to był taki problem. A przecież ta nawet Anna Cylejska jest kuzynką jego matki, więc to już naprawdę mocno, mocno pogmatwane są te losy dynastyczne. I teraz właśnie przejdziemy sobie może do tych podobieństw, bo zarówno Jagiełło, jak i Zygmunt, oni ożenili się z tymi dziewczętami właśnie z tego dworu węgierskiego. Zygmunt ożenił się właśnie z Marią, a Jagiełło ożenił się z Jadwigą. Z Jadwigą. Gdy I mieli wspólnego teścia, tak. tak. I obie te kobiety były królami. Maria była królem Węgier, Jadwiga była królem Polski, czyli to nie jest taki ewenement, że tylko Jadwiga była kimś takim dziwnym, była królem, bo także jej siostra Maria była królem, nie? Tak więc w zasadzie oni byli w bardzo podobnej sytuacji. Zarówno Zygmunt Luksemburski ożenił się z królem Marią, jak i Jagiełło ożenił się z królem Jadwigą i obaj mieli później też problem właśnie po śmierci tych swoich żon, żeby utrzymać tą władzę, którą Ten mieli status, dzięki tym tak, żonom. tego władcy. I właściwie chyba można powiedzieć, że jedyne, co ich łączyło, to kobiety, co mieli wspólnego. Tak. Przecież Anna Cylejska jest kuzynką Barbary Cylejskiej, a Barbara Cylejska jest żoną właśnie Zygmunta Luksemburskiego. Dzięki obrotnemu, właściwie dzięki sprytowi Hermana, hrabiego Cylejskiego, który najpierw swoją wychowankę wydał za króla Polski, a potem swoją córkę, prawda, za przyszłego cesarza. Czyli właśnie, czyli pierwsze żony to oni mieli właśnie z tego dworu andegaweńskiego, czyli Tak. Zygmunt miał Marię, a Jagiełło miał Jadwigę, a potem drugą żonę oni mieli właśnie z tego dworu Cylejskiego. Jagiełło ożenił się z Anną Cylejską, a właśnie Zygmunt z Barbarą Cylejską. One były kuzynkami, jeżeli dobrze Tak, pamiętam. były, tak. To Herman wychowywał właściwie
Był opiekunem Anny Cylejskiej, tak, po śmierci jej ojca. No, kobiety też trudno mi powiedzieć, żeby je łączyły, bo miałam na myśli to, że Zygmunt Luksemburski chwalił się swoimi zdobyczami, jeździł za nim wóz, powiedzmy, kurtyzan, a Jagiełło był bardzo dyskretny w tej materii. Tak. Może zdradzimy właśnie słuchaczom, że w tej chwili na dniach zostanie wydana właśnie książka poświęcona właśnie drugiej żonie Jagieły, czyli Annie Cylejskiej. Tak. Dokładnie kiedy to będzie? 27, właściwie za tydzień, 27 września. Aha, tak, czyli 27 września. My nagrywamy tą audycję 22 września, czyli 5 dni w zasadzie. Tak, jeszcze troszkę. Tak. I teraz wiemy, że królem polskim został Jagiełło. Podobno w Wielkopolsce byli skłonni właśnie, żeby właśnie królem został Zygmunt Luksemburski, ale właśnie zadecydowała Małopolska, zadecydował Kraków, że królem został Jagiełło. Być może właśnie głównym powodem było to, żeby on był tutaj na miejscu. Ale Wielkopolanie też się przyłączyli potem do tego jednak protestu. Tak. Byli zgodni. Ale gdybyśmy tak sobie pogdybali, czy Zygmunt mógłby być lepszym królem niż Jagiełło? Wiesz, zależy jakiego króla byśmy chcieli, bo Zygmunt Luksemburski był typowym przedstawicielem realizacji polityki realnej, czyli polityki bezwzględnej, skierowanej na zysk, nie kierującej się jakąś ideą czy moralnością. Tak, to akurat świadczy wiele faktów przeciwko Zygmuntowi, że właściwie w Polsce uważany był, i tak mówią źródła i opracowania, za zwykłego hochsztaplera i krzywoprzysiężcę. On właściwie nie dotrzymał żadnej z umów, którą zawierał z Jagiełłą. Wiele razy mu się upiekło, ale wiele razy też nie, no przecież na Węgrzech też był uwięziony. Był bezwzględny, więził przecież też swojego brata, prawda? To wszystko w kręgach władzy i jakichś tam pragnień się kręciło. No, jeszcze biorąc pod uwagę taką gorącą polską głowę, to jednak mimo wszystko ceniliśmy sobie tę ideę i tą jakby postawę chrześcijańską, więc nie podejrzewam, czy Rada Królewska przystałaby. To może też z jednej strony to takie moje pobożne życzenia, czy przystaliby na takie skrajne oszustwa Zygmunta? Chyba najbardziej znanym jego oszustwem, jego niedotrzymaniem przysięgi jest to, co zrobiono właśnie z Janem Husem, nie? Który miał gwarancję. Wyparł się zwyczajnie, tak? Miał go gdzieś tam chronić. No, no to tak, to są bardzo przykre rzeczy. Tak samo moje przemyślenia odnośnie jego roli podczas soboru w Konstancji, ale to już inny temat, nie? Ale taki ważny bardzo, bo ja niedawno właśnie nagrywałem osobny odcinek właśnie Nie słuchałam. o tym, o schizmie, Schizmie, o tak. schizmie i kończącym ją właśnie soborze w Konstancji i w zasadzie troszeczkę inaczej spojrzałem na Zygmunta, bo ten sobór w Konstancji to z jednej strony był jakiś sukces, bo zakończono tą 40-letnią schizmę, która w zasadzie podzieliła Kościół katolicki w całej Europie Zachodniej, a wtedy było w zasadzie byli sami katolicy, można tak powiedzieć wtedy. I to było coś w rodzaju takich obrad ONZ Europy, bo tam się zebrały wszystkie kraje. Polacy i Krzyżacy też tam byli, mimo że w zasadzie mieliśmy konflikt. Byli Anglicy i Francuzi, którzy mieli cały czas wojnę stuletnią. A więc to był sukces Zygmunta z jednej strony, nie? Jak ty oceniasz? I ja dzisiaj wracając do domu, myślałam sobie właśnie o tym soborze i dlaczego Zygmunt mógł chcieć, był jakby jednym z organizatorów i jakby promował to spotkanie, jak dzisiaj byśmy to nazwali. I w kontekście jego osobowości, to pomyślałam sobie, dlaczego on temu kibicował. No z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że z każdym negocjował, z każdym rozmawiał, to strasznie trudno byłoby mu rozmawiać z trzema papieżami i musiałby się i musiałby pamiętać, z kim jaki układ zawarł. Więc po prostu to zwyczajnie było niewygodne. A tak naprawdę przy soborze mam wrażenie bardziej chodziło o rozwiązanie interesów politycznych niż spraw religijnych. I niestety sobór w Konstancji, wydaje mi się, że dla Polski, mimo że polska delegacja odniosła tam, powiedzmy, ogromny sukces PR-owy,
to oni i tak naprawdę nie mieli wpływu na to, co się wydarzyło między Polską a Krzyżakami. Ponieważ wydaje mi się, że mimo tego, co osiągnęła delegacja polska, mimo tego skandalu z Falkenbergiem, Krzyżacy nigdy nie mieli zniknąć z tamtego miejsca z Prus, ponieważ dla zachodniej polityki bardzo wygodne było to, że oni tam byli i można było rosnącego w siłę, czego, jak twierdzono wtedy, Jagiełło sobie nie zdawał, rosnący w siłę wschód można było tam po prostu zajmować. I nigdy by nie dopuścili do tego, żeby Krzyżaków w jakiś tam drastyczny sposób ukarać. O Zygmuncie oczywiście można by mówić dużo więcej. Ja przypomnę, że my będziemy za chwileczkę rozmawiać też o twojej książce Anna 1410, czyli właśnie o Annie Cylejskiej. W twojej książce pojawia się właśnie i Zygmunt, i jego żona Barbara. Pojawiają się też takie postacie jak na przykład Mikołaj, chyba Trąba był, nie? Jak on miał na imię? Niezwykle ważna, tak. Niezwykle ważna postać dla Tak. tamtych czasów. Przyjaciel, wieloletni podkanclerz. Tak, wydaje mi się, że on miał ogromny wpływ na. On przecież też był jednym z delegatów w Konstancji. Tyle, że on jest przez polską historię różnie postrzegany. Pewnie osobny odcinek można by poświęcić Trąbie, bo to jest Tak człowiek. samo jak i Jastrzębcowi, przepraszam, też bardzo Tak, podobnie. bo on pojechał przecież tam do tego, on prawie został papieżem na tym soborze w Konstancji. Ostatecznie zaproponowano mu godność kardynała, nie przyjął jej i został później pierwszym prymasem, ale kiedy wrócił do Polski, to musiał się tłumaczyć przed Jagiełłą z tego, że w zasadzie. No, cała ta delegacja zaraz jak przyjechała, jeszcze przed oficjalną delegacją, zaraz jak przyjechano z tym, tłumacząc się najpierw ze skandalu z Falkenbergiem. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, o co chodzi. Chodzi właściwie o taki paszkwil, który bardzo, bardzo w sposób rasistowski potraktował Polaków, ale był to jeden z elementów wojny hybrydowej krzyżackiej, żeby zwyczajnie, że tak powiem, uruchomić Polaków na tym soborze, żeby pokazać, że jednak ciągle są barbarzyńcami. No i to się udało. Polacy zareagowali na misternie skonstruowany paszkwil, ponieważ tam odpowiednio Polaków nazwano. Nazwano ich psami, co było obelgą karalną w kraju naszym. No i Zawisza Czarny, broniąc honoru króla, prawda, ruszył do papieża, wdarł się do pałacu, dorwali go gdzieś w ostatniej komnacie. Nie chcę wiedzieć, czy doszło do jakiejś tam, nie wiem, naruszenia godności papieskiej, ale niestety Krzyżacy osiągnęli to, co chcieli, czyli papież wyrzucił tą delegację. Cała tak naprawdę misterny plan, mający przekonać Zachód do tego, że jesteśmy cywilizowanym krajem, runął i o to oskarżał król. Po prostu Trąbę i delegację, że dali się sprowokować tak mocno. Potem przyjechała reszta delegacji, okazało się, że ten dostał to, ten dostał tamto, ten dostał jeszcze jakiś zaszczyt i to się wszystko posypało. A jedyny niewłaściwie kto wygrał w Konstancji w tym sporze był oczywiście Zygmunt Luksemburski. Ponieważ on został arbitrem znowu po raz enty, dziesiąty, setny arbitrem w sporze z Krzyżakami, a on tego bardzo pragnął, zawsze chciał być w centrum wydarzeń, zawsze chciał coś rozstrzygać. I do takiego rozstrzygnięcia doszło już po soborze w 20 roku czy 19, że oczywiście całą rację i ziemię Zygmunt przyznał Krzyżakom. No niestety skończyło się to tak, jak miało się skończyć. Tak, dokładnie. No oczywiście Zygmuntowi można by poświęcić dużo więcej miejsca. Ja odsyłam wszystkich do twojej książki. W notatkach damy link. A teraz bardzo chciałem podziękować tobie, że znalazłaś czas i że mogliśmy nagrać ten krótki odcinek. Dzięki.